No i obejrzałem finałowy odcinek She-Hulk. Tylko w sumie Kaczora Donalda mi tam brakowało. No nie uczyniłoby to finału lepszym, ale byłby tam przynajmniej Kaczor Donald. No i spoilery będą. Pod sam sufit. Tak w dwóch słowach to przelatujemy przez scenę snu, która jest paradoksalnie najlepszym metakomentarzem z tego odcinka, bo nawiązuje do starego serialu z Incredible Hulkiem i jest na niego stylizowana. Potem robi się coraz głupiej ze sceny na scenę, aż w którymś momencie Jennifer nie wytrzymuje, przechodzi sobie pomiędzy okienkami w menu wyboru Disney Plusa, odwiedza scenarzystów, rozmawia z robotycznym AI Kevinem odpowiadającym za wszystkie produkcje Marvela, ręcznie zmienia dowolne elementy fabuły swojego serialu, no i potem jeszcze wpada Daredevil, jest Hulk i jego syn. I wiecie co, ja generalnie lubię bardzo wszelkiego rodzaju metakomentarze. Możecie powiedzieć, że przeczytałem trochę za dużo historii z Deadpoolem i zwykle nie przeszkadza mi to wyłażenie do świata rzeczywistego i gadanie z twórcami, o ile jest środkiem, a nie celem tego, do czego zmierzamy. Gdyby coś takiego pojawiło się gdzieś w połowie, no to dalej mielibyśmy przestrzeń na prowadzenie jakiejś narracji. Natomiast w momencie, w którym to pojawia się na sam koniec, to w zasadzie wszystko, co było wcześniej, stało się kompletnie bez znaczenia. Jasne, możecie powiedzieć, że było intencjonalnie złym scenopisarstwem, ale sam ten zabieg z łamaniem czwartej ściany też nie jest jakimś scenopisarstwem wysokich lotów. Tak szczerze powiedziawszy, to nie jest do końca łamanie czwartej ściany. No bo jakby nie było, ona nie wylądowała w świecie rzeczywistym i nie spotkała Kevina Feige'ego, tylko spotkała AI Kevina. Co znaczy dla mnie, że wyszła ze swojej fabuły do jakiegoś wyższego poziomu tworzenia jej fabuły, która jednocześnie nie jest naszym światem. No chyba, że w naszym świecie Kevin Feige jest tak naprawdę AI. Więc może tak naprawdę przez cały serial łamała czwartą ścianę nie w stosunku do nas, tylko w stosunku do tamtej kolejnej fabularnej rzeczywistości? No i czy to jest tak naprawdę takie super sprytne rozwiązanie? No na pewno jest kreatywne, ale niestety mnie jakoś szczególnie nie przekonuje. I dlaczego w zasadzie Abominacja zamienił się w Abominację po to, żeby być life coachem jako Abominacja? To jakby kompletnie nie ma sensu w świetle wszystkiego, co pojawiło się wcześniej w serialu. Znaczy, musiał trafić do więzienia, żeby wyciągnął go z niego Wong, a następnie, żeby obaj panowie udowodnili, że też łamią czwartą ścianę i wiedzą, że są w serialu. No i w zasadzie w ten sposób serial mógł się skończyć po dowolnej ilości odcinków, no i w formie klamry i komentarza do tego, że serial był oceniany jako festiwal cameo, który nie miał większego sensu. W finałowym odcinku dostaliśmy festiwal cameo bez większego sensu. I rozumiem potrzebę eksperymentowania z formą i odchodzenia od utartych standardów, ale jakoś w przypadku Wilkołaka nocą poszło to w bardzo ciekawym kierunku, a w tym przypadku poszło to w takim sobie kierunku. No i na tym poziomie w sumie żadne rozwiązanie fabularne i żadna droga bohatera nie ma sensu, bo wszystko jesteśmy w stanie w ten sposób odwrócić. No chyba, że tak naprawdę chodziło o to, że droga bohatera polega na przeleceniu Daredevila i pokazaniu Daredevila jak najwięcej. Wtedy się udało. Także nie będę się kusił o ocenę punktową, bo nie byłaby ona zbyt wysoka, aczkolwiek byłaby totalnie subiektywna, bo niewątpliwie są tam osoby, którym się bardzo podobało i świetnie. Może ja po prostu nie jestem targetem tego typu treści. Dlaczego w zasadzie Abominacja jest tak bardzo większy od Hulka? Trafiłem już na takie określenie w internecie, jak nazywanie tego serialu jako całości wizualną biegunką. I może nie poszedłbym aż tak daleko, jest to jakiś ciekawy eksperyment. Niemniej jednak nie uznałbym tego za eksperyment udany. Za to przyznam, że chętnie obejrzałbym ten serial, którego tu nie zobaczyłem, czyli na przykład wizytę Hulka na Sakaarze, albo przynajmniej zobaczył, w jaki sposób został powstrzymany główny zły przed swoim aresztowaniem, ale rozumiem, że generalnie nie było na to już czasu. Poza tym i tak głównymi złymi pozostają tu scenarzyści.